Witam Was serdecznie, kochani, z takiego oto pięknego miejsca. Witam Was serdecznie i dziękuję za to, że jesteście, że dotrwaliście do tego dnia. Oczywiście zachęcam wszystkich o to, żebyście zapraszali znajomych, bliskich, rodzinę i tak dalej. Tak? Żebyśmy razem powiększyli to dzieło właśnie tutaj ochrony Polski przed wojną, przed kataklizmami. Kochani, bo tylko to nam pozostaje i to jest po prostu jeden taki skuteczny środek na to wszystko. Więc bardzo proszę, żebyście tutaj działali w tym kierunku, bo wiem, że tu jest sporo osób ogląda, ale też chcę jedną rzecz zaznaczyć, bo te filmy mają duże zasięgi, duże wyświetlenia, ale w porównaniu do wyświetleń mało jest komentarzy. Oczywiście dziękuję wszystkim, którzy regularnie tutaj biorą udział w modlitwie, ale proszę te osoby, które jeszcze nie wzięły udziału, żeby też uczestniczyły w tej modlitwie. To trwa tylko 2 minuty. Tutaj tylko jest taki jeden warunek. Trzeba wpisać swoje imię w komentarzu. To jest taka lista obecności. Więc naprawdę serdecznie proszę, żebyście wzięli w tym udział. Wręcz błagam Was, kochani. Tak? Wpisujemy swoje imię w komentarzu, jak również bardzo proszę o polubienie filmu. Wtedy on trafi też dalej, tak? Dalej poniesie go tutaj YouTube i więcej osób będzie miało okazję dowiedzieć się o tej modlitwie, o tym właśnie takim dziele. Więc kochani, naprawdę Was jest tutaj ogromna siła, więc bardzo proszę, żebyście też udostępniali, żebyście zostawiali to swoje imię. Oczywiście tym wszystkim, którzy biorą regularnie udział, bardzo dziękuję, bo oglądam komentarze, czytam je. Jeżeli tutaj nie pojawiły się z mojej strony jakieś odpowiedzi na pewne tematy, to z góry przepraszam, ale postaram się je poruszyć. Tam był jeden komentarz od jednego pana, który tutaj mnie od dawna ogląda i był, pamiętam, odcinek o jedzeniu mięsa i pan zadał bardzo kluczowe tutaj, pozdrawiam, ja już zapomniałem imienia po prostu, bo tyle tu jest osób na kanale, zapomniałem imienia, ale przepraszam za to z góry. Chyba Maciek, ale nie jestem pewien, napisał, jak to jest jedzenie mięsa, a można by to skonfrontować z tym, dlaczego Jezus na przykład pomnożył ryby, tak? I dał je ludziom i też i tak dalej. Temat jest trudny, ale mam na to pewne wyjaśnienia, pewne też moje przemyślenia takie wewnętrzne, jak to, jak doszło do takiej sytuacji na przykład. Mogę tak to wam powiedzieć, ale ja nagram o tym odcinek. Jeżeli macie jakieś ciekawe pytania, to śmiało zadawajcie pytania w komentarzach, ale pamiętajcie, ważniejsze jest wasze imię, bo to jest znak, że jest intencja od was i że wy wzięliście udział w modlitwie, tak? Modlitwę, która zaraz będzie, wystarczy odmówić w myślach. Można powtarzać, jak ja czytam. Można też powiedzieć na głos lub odmówić o dowolnej porze dnia, po prostu kiedy wam pasuje, tak? Można sobie ją spisać. To jest modlitwa Jana Pawła II o pokój. Więc naprawdę bardzo proszę, żebyście zostawiali tutaj swoje imię. Kochani, ja życzę wam miłego dnia, wszystkiego dobrego dla was. A teraz zapraszam na modlitwę. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim, i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw,
Niech ustanie wojna, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne. W dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.